Dzień dobry kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jesiennych kuracjach, wzmacnianiu organizmu, odpowiedniej diecie itd., itd. Czyli dowiecie się między innymi, jak działam w okresie jesiennym na moje zdrowie, ale też na moją urodę. Pierwsza kwestia, od której muszę zacząć, ponieważ jest to kwestia obowiązkowa, a mianowicie badania. I to jest coś, od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć. Czyli po okresie letnim zapisujemy się na badania. Robimy pełną morfologię krwi, badamy stan mikro i makroelementów w naszym organizmie, witaminę D, żelazo, magnez. Badamy również hormony tarczycy. Dla nas kobiet jest to bardzo ważna sprawa, ale pamiętajcie też o tym, że regularnie powinniśmy robić takie badania jak USG piersi, cytologia, USG narządów rodnych. To są bardzo ważne dla nas kobiet badania i też uwaga, uwaga, moje drogie panie, pamiętajcie, że po 30 roku życia USG piersi wykonujemy co roku. Tak samo pamiętajcie o regularnej cytologii. No ale dobrze, idziemy dalej. Oprócz tych takich podstawowych badań, to na czym również się skupiam, to badanie skóry i badanie znamion. Tutaj też bardzo ważna kwestia, o której powinniście pamiętać, a często pomijamy to badanie, a mianowicie wysokie promieniowanie w okresie letnim. Opalamy się, jeździmy na wakacje, wystawiamy naszą skórę na działanie promieni słonecznych. Warto po lecie przebadać wszelkiego rodzaju znamiona, które mamy na skórze, jak również sprawdzić stan naszej skóry, zarówno na twarzy czy na ciele, jak i stan skóry na naszej głowie. I warto też przebadać sobie stan włosów. Takie badania możecie wykonać w różnych punktach, w salonach kosmetycznych, w gabinetach medycyny estetycznej, czy na przykład w salonach trychologicznych. Warto, polecam Wam, ja wykonuję je regularnie i wiem, nad czym pracować. No i właśnie, kiedy mam już ten stan wszystkich moich badań, kiedy już je wykonałam, wtedy zapisuję się na konsultację do lekarzy, do specjalistów, omawiamy sobie wyniki tych badań, a następnie ustalamy plan działania w okresie jesienno-zimowym, czyli to, na czym powinnam się skupić, jakie ewentualnie suplementy wprowadzić, jakie zabiegi zacząć stosować na moją skórę. Nigdy nie podejmuję takich decyzji samodzielnie, bo no nie ukrywajmy, czasami takie samodzielne leczenie może pogorszyć stan naszego organizmu, więc miejcie to na uwadze, zawsze konsultujcie wyniki badań i też wasze pomysły na to, jakie kuracje wprowadzić w okresie jesienno-zimowym właśnie ze specjalistami. Badania to jest podstawa tego, żeby zacząć działać w okresie jesienno-zimowym, ale druga najważniejsza sprawa to też jest odpowiednia dieta. Ja zawsze, kiedy jest okres sezonowy, korzystam z różnego rodzaju dobrodziejstw, które mamy tutaj od naszej natury, a mam na myśli oczywiście owoce i warzywa sezonowe i korzystam z tego, bo wiem, że jest to dobre dla mojego organizmu. I tak jak na przykład latem razem z Massimo uwielbiamy różnego rodzaju sałatki warzywne, czasami połączone z owocami, uwielbiamy sięgać po maliny, truskawki, wiśnie, czereśnie, to tak jak przychodzi jesień, zawsze sięgamy po jabłka, po śliwki różnego rodzaju, morele, dynie, bakłażana, paprykę. No gotujemy, korzystamy z tego, co się da. Zresztą możecie podglądać w moich food vlogach nasze pomysły na dania, również dania sezonowe. I to, co nam daje natura, to jest właśnie to. Więc moje drogie panie, korzystajcie z tego, co mamy sezonowo i ładujcie w siebie tą ilość dobroczynnych substancji aktywnych, bo to naprawdę bardzo dobrze na nas działa. Do tego musimy również dołożyć zwiększoną ilość wody, no bo oczywiście nasz organizm w większości składa się z wody, więc musimy ją uzupełniać. Także dieta i korzystanie z tych sezonowych owoców i warzyw to jest dla nas bardzo ważna kwestia. Ale ja jeszcze w okresie jesienno-zimowym dokładam do tego zioła. Raczej w okresie wiosenno-letnim, no może wiosenny jeszcze tak, ale letni już nie do końca, odstawiam trochę wszelkiego rodzaju herbaty ziołowe, wolę sięgać po
zimne napoje, które w tych gorących, upalnych dniach zdecydowanie bardziej koją mój organizm. Natomiast właśnie kiedy przychodzi jesień i zima, te ziołowe herbatki to jest coś, co po prostu uwielbiam i pewnie większość z Was też tak ma: kocyk, świece, ciepła herbata. O tak, zdecydowanie tak. Zioła, po które sięgam w okresie jesiennym, to przede wszystkim pokrzywa i czystek. Czystek, który jest naturalnym antybiotykiem i fantastycznie wzmacnia nasz organizm. No i pokrzywa, która też bardzo dobrze działa przeciwzapalnie, działa na naszą krew, działa na różnego rodzaju schorzenia, zdecydowanie też na skórę, jak i na włosy, ale pamiętajcie, że stosowanie ziół to też jest taka bardzo ważna sprawa, którą musicie poznać. To nie jest ziołolecznictwo, to nie jest coś, co przychodzi tak i wiemy, jak z tego korzystać. Pamiętajcie, że żeby zacząć stosować jakiekolwiek zioła, musicie zdobyć na ich temat informacje, wiedzieć, jak je parzyć, jak je pić, przez jak długi okres, bo zioła to naturalne leki. I one bardzo fajnie będą wpływały na Wasz organizm, ale trzeba uważać, żeby nie przedobrzeć i też nie stosować ich zbyt długo, bo po prostu po pewnym czasie przestają one działać tak, jak powinny. Więc czytajcie informacje na temat ziół, po które będziecie sięgać, które znajdą się w Waszej codziennej diecie, bo to jest bardzo ważna sprawa. A u mnie właśnie czystek i pokrzywa w tym okresie jesienno-zimowym sprawdzają się najlepiej. Do tego dokładam jeszcze melisę wieczorową porą. Ja lubię takie mieszanki melisy z gruszką, z jabłkiem, melisę na przykład z opuncją. Bardzo fajny wtedy ten smak jest takiej herbatki. A dlaczego melisa wieczorem? Dlatego, że jesień i zima to też jest u mnie taki okres, kiedy intensywniej pracuję, więc lubię wieczorem się zrelaksować, żeby też komfort snu był zdecydowanie lepszy, a sen, jak wiecie, wspaniale wpływa na nasz organizm, na naszą skórę, więc im jest dla nas lepszy ten sen i jeśli mamy lepszy komfort snu, to tym lepiej dla nas. A ja też należę do takich osób, które kiedy kładą się spać, to zazwyczaj mają, słuchajcie, 1000 myśli w głowie i 1000 pomysłów, więc melisa to jest coś, co wycisza mnie w pewien sposób i bardzo lubię po nią sięgać. No dobrze, omówiliśmy już sobie badania, omówiliśmy dietę. Pamiętajcie również, aktywność fizyczna to też jest kolejna ważna sprawa dla nas, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy no niestety jesteśmy narażeni na to, że będziemy tyć. Będziemy troszeczkę się zajadać, tego ruchu będzie mniej, więc warto pomyśleć też o aktywności. Woda, zioła, no i teraz coś, do czego wracam po okresie letnim. Zrobiłam sobie od tego przerwę, już też Wam na ten temat wspominałam, a mam tutaj na myśli oczywiście kolagen. Napoje kolagenowe, ci eliksir, do których wracam, już zaczęłam je stosować, piję codziennie i jak widzicie postawiłam na tę wersję w czarnych saszetkach, która ma 6000 mg rybiego kolagenu. Ja już Wam na temat kolagenu opowiadałam, więc podlinkuję Wam film na ten temat w opisie do dzisiejszego filmu. Tam będziecie mieć link, zajrzyjcie sobie, tam opowiadam więcej na temat kolagenu, więc dzisiaj też nie będę się na ten temat rozwodzić. Ale dlaczego właśnie jesienią do niego wracam? Dlatego, że zaczynam też kurację, jeśli chodzi o moją skórę, zaczynam różnego rodzaju zabiegi, o których opowiem Wam w innym filmie, w filmie na temat mojej jesiennej pielęgnacji, który już niebawem pojawi się tutaj na moim kanale. No i właśnie kolagen jest takim uzupełnieniem tych moich kuracji, które zaraz się zaczną, działań na skórę, więc robię coś dla mojego zdrowia, ale też robię coś dla mojej skóry. A pamiętajcie o tym, że kolagen przyjmowany w postaci takiej płynnej szybciej dostaje się do naszego organizmu, nie jest rozkładany w naszej wątrobie, nie jest rozkładany przez soki żołądkowe, po prostu dostaje się do krwioobiegu i to jest bardzo ważna sprawa. Tak naprawdę kolagen przyjmowany w tabletkach to jest placebo,
więc to też miejcie na uwadze. No i oczywiście kurację z kolagenem prowadzimy minimum 3 miesiące. To jest potwierdzone w badaniach, żeby były jakiekolwiek rezultaty, żeby to było widać na naszej skórze, na naszych włosach. Pamiętajcie o tym, że picie kolagenu przez tydzień, dwa, czy nawet przez miesiąc tak naprawdę nic Wam nie da. Trzeba być systematycznym i wiedzieć, jak to robić, jak w to wchodzić i z czego dokładnie korzystać. No i na zakończenie obowiązkowa suplementacja. Zanim do niej przejdę, to muszę Wam powiedzieć, że, a zresztą pokazać, sami zobaczcie, mam przygotowany plan na cały miesiąc i taki plan przygotowuję sobie wcześniej, gdzie mam dokładnie rozpisane każdego dnia, jaki suplement przyjmuję, po jakie zioła sięgam. Wszystko musi być tak ułożone, żeby też nie obciążało mojego żołądka, a pozytywnie wpływało na cały mój organizm. I taki plan ustalam również z dietetykiem albo z lekarzem. To jest też bardzo ważna sprawa. Nie przyjmuję nigdy tych wszystkich suplementów naraz. Raczej nie korzystam suplementów typu 10 w jednym, 20 w jednym lub jakiejś mieszanki suplementów, ponieważ tam zazwyczaj jest mała ilość danych substancji aktywnych, na przykład minerałów czy witamin. Natomiast, tak jak mówię, rozpisuję sobie wszystko na każdy dzień, mam ten plan gotowy na lodówce i wiem, kiedy po jaki suplement, po jakie zioło czy po jaki napój sięgać. No i właśnie, codziennie sięgam po napoje kolagenowe, ale uzupełniam też tę codzienną dawkę codziennym suplementem, jakim jest Biotebal. Biotebal w wersji 5 mg, który zawiera dużą, skoncentrowaną ilość biotyny. Dlaczego sięgam po Biotebal? Dlatego, że jest to już jeden z moich sprawdzonych od lat leków, bo uwaga, Biotebal nie jest suplementem i wiem, że on bardzo dobrze działa na moje włosy. A niestety ten okres jesienny powoduje, że tych włosów wypada więcej, dlatego muszę coś w tym kierunku robić i sięgam właśnie po Biotebal. I uwaga, tu też jest bardzo ważna sprawa dotycząca, kwestia dotycząca stosowania Biotebalu, podobnie jak w przypadku kolagenu, żeby było widać efekty, musicie go stosować te minimum 3 miesiące. To też jest bardzo, bardzo ważne. Czyli Biotebal, który działa na moje włosy, ale też taka ciekawostka dla Was, nie wiem czy wiecie, ale biotyna też bardzo dobrze wpływa na tarczycę, więc warto ten suplement u siebie stosować, warto o nim pomyśleć właśnie, żeby robić coś dla naszych włosów i nie tylko, ale też ostrzegam, podczas przyjmowania Biotebalu liczcie się z tym, że włosy będą Wam rosły, ale nie tylko te, będą rosły wszędzie. No niestety to też jest taki, mogłabym powiedzieć, minus, chociaż z drugiej strony plus, bo rzęsy też pięknie rosną, brwi rosną, więc mamy coś za coś. Także Biotebal stosuję codziennie przez okres minimum 3 miesięcy. I teraz pokażę Wam dwa preparaty lecznicze, które nie są suplementami, a mianowicie cynk i magnez. Cynk i magnez w postaci leku. Cynk, który mam tutaj tabletki 27 mg jonu cynku, które zaczynam stosować w okresie jesiennym. Dlaczego? Dlatego, że po okresie letnim moja skóra się zmienia i jest zdecydowanie bardziej przetłuszczająca się w strefie T, czyli przechodzę z cery takiej suchej, normalnej w cerę mieszaną. A cynk ma bardzo fajne działanie, jeśli chodzi o regulację gruczołów łojowych w naszej skórze, czyli reguluje tą nadprodukcję sebum, działa bardzo fajnie na wypryski, zmniejsza rozszerzone pory. To jest coś, o czym powinny pomyśleć osoby posiadające właśnie cerę mieszaną, jak również cerę trądzikową. Także zabieram się za stosowanie, już go w sumie stosuję. Cynk, o, i magnez. Wybaczcie, że opakowanie wygląda w ten sposób, ale niestety mi się zalało. I to jest magnez, po który ja sięgam już od dłuższego czasu. W sensie, jeśli chodzi o jakikolwiek preparat z magnezem, czyli Maglek B6, ponieważ on ma tutaj bardzo dużą dawkę miligramów właśnie magnezu.
i jest bardzo dobrze przyswajalny dla naszego organizmu. Oczywiście ja postaram się w opisie do dzisiejszego filmu podlinkować Wam te produkty, o których mówię, żebyście mogli sobie też nieco więcej na ich temat poczytać, plus do tego znaleźć ulotki, gdzie dokładnie jest opisane wszystko, jeśli chodzi o działanie. Dlaczego sięgam po magnez? Bo tak jak wspomniałam wcześniej, magnez jest mi potrzebny, żeby nie stresować się za bardzo. Ja należę do tych osób, które bardzo szybko można wyprowadzić z równowagi, ale też mocno się stresują i w okresie jesienno-zimowym intensywnie pracują. Więc melisa to jest dla mnie dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o wieczór, natomiast magnez też bardzo fajnie mnie wycisza, plus do tego dochodzi kawa, którą piję codziennie, więc muszę ten magnez jakoś uzupełniać. Chociaż ja powiem Wam, że w ostatnich miesiącach bardzo zredukowałam picie kawy i tak naprawdę piję ją rano i raz na jakiś czas zdarza mi się espresso po południu. Także widzicie, tej kawy jest już znacznie mniej, no ale oczywiście kofeinę mamy też w herbacie, po którą uwielbiam sięgać w okresie jesienno-zimowym, więc muszę ten magnez uzupełniać. Także widzicie, biotebal, cynk i magnez. I na zakończenie dzisiejszego filmu opowiem Wam o probiotykach. Coś, czym ostatnio bardzo się interesuję, probiotyki, które pojawiły się u mnie już kilka miesięcy temu, co prawda nie ten preparat, ten pojawił się u mnie z początkiem września, natomiast w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy zaczęłam interesować się samą kwestią probiotyków, zaczęłam wyszukiwać różne dostępne opcje na naszym rynku. Opowiem Wam o tym w oddzielnym filmie na temat probiotyków, który mam nadzieję jeszcze w tym miesiącu pojawi się tutaj u mnie na kanale, bo wiem, że Was ta kwestia bardzo interesuje. Dzisiaj natomiast chciałabym Wam pokazać preparat, po który zaczęłam sięgać właśnie z początkiem września. Odkryłam go w aptece Superfarm i jest to preparat, który z tych wszystkich, które do tej pory stosowałam, ma największą ilość tych probiotycznych, zdrowych, dobrych dla nas bakterii. Probiotyki, jak wiecie lub też nie, bardzo dobrze wpływają na nasze jelita. A jeśli działamy na nasze jelita, to również wzmacniamy odporność naszego organizmu, ale również bardzo dobrze działamy na naszą skórę. Stąd też w ogóle bardzo dużo producentów kosmetycznych zaczyna sięgać i wprowadzać probiotyki do swoich preparatów pielęgnacyjnych, ale tak jak mówię, o tym porozmawiamy w oddzielnym filmie. Natomiast ten suplement, bo jest to oczywiście suplement, to nie jest lek, bardzo mnie zainteresował ze względu na to, jaką mamy dawkę tych probiotycznych bakterii, jakie mamy tutaj bakterie, ale też dlatego, że między innymi mamy tutaj 60 wegańskich kapsułek. Więc jest to też fajne rozwiązanie dla osób, które są na diecie wegańskiej, na diecie wegetariańskiej i chcą przyjmować coś, co jest dla nich lepsze niż te wszystkie chemiczne, wytwarzane z różnych substancji chemicznych, kapsułki, leki, tabletki i cała reszta. Opowiem Wam o tym probiotyku w tym oddzielnym filmie na temat probiotyków, ale tak jak mówię, zaczęłam go stosować. Przyjmuję się go wieczorem podczas posiłku, można przyjmować go codziennie. Ja jeszcze go nie przyjmuję codziennie, na razie wprowadziłam go kilka dni w tygodniu. Mam to wszystko dobrze rozpisane na tym moim planie działania, jeśli chodzi o kurację i zobaczymy, jak będzie. Bo nie ukrywam, że z tych wszystkich preparatów, które do tej pory przetestowałam, ten ma największą dawkę tych bakterii probiotycznych. Także widzicie, kochani, tak wyglądają plany moich działań, jeśli chodzi o jesień i zimę. Czyli tak, mam już za sobą badania i przypominam Wam, żebyście z nimi nie zwlekali, nie czekali, badali się, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. W ogóle za kilka dni, za kilkanaście dni mamy październik, a jak wiecie, październik jest też miesiącem różowej wstążki, więc moje drogie panie, nie czekajcie, zróbcie USG piersi, zróbcie cytologię, przebadajcie swoją krew, sprawdźcie ilość witamin w Waszym organizmie, witaminy D, ale też, co jest ważne, przebadajcie dokładnie swoją skórę. No i jak do tego wszystkiego dołożymy jeszcze dietę, ruch, zioła, suplementy, to widzicie, mamy taki kompleks,
działające na nasz organizm od wewnątrz, ale też od zewnątrz. I powiem Wam, że te moje działania, ktoś z Was może sobie pomyśleć, że zwariowałam, że to wszystko tak rozpisuję i działam w ten sposób, ale słuchajcie, z jednej strony jestem perfekcjonistką, a z drugiej strony staram się, żeby to wszystko miało sens, żeby to wszystko było dobrze ułożone. I ja widzę rezultaty takiego działania, bo już od kilku dobrych lat ja w okresie jesienno-zimowym w ogóle nie choruję. Tak naprawdę nic mnie nie łapie, moja skóra wygląda dobrze, moje włosy też mają się dobrze. Także chyba coś w tym jest, zresztą nawet badania pokazują, że jest dobrze. I mam nadzieję, że trzymanie się tego toru, czyli odpowiednie działania i dobieranie tego wszystkiego pod siebie, konsultacje z lekarzami, konsultacje z ekspertami, dobieranie odpowiednich leków i suplementów, czy też działania właśnie na skórę, na moje włosy, sprawiają, że ja czuję się lepiej, mam lepsze samopoczucie, jestem zdecydowanie bardziej pozytywna w ciągu dnia, mam też więcej energii do pracy i to jest dla mnie taki ogromny klucz do sukcesu, że to co robię, to się u mnie sprawdza. Oczywiście Wy pamiętajcie o tym, żeby wszystko robić pod siebie. Taki plan jak ja mam ułożony, to jest dobre dla mnie. Ale Wy sprawdźcie to, co będzie dobre dla Was i nie bójcie się działać, bo jeśli będziemy działać w odpowiedni sposób na nas od wewnątrz i od zewnątrz, to będziecie też działać na Waszą duszę, na Wasze myśli i na Wasze działania w ciągu dnia. Dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że tym filmem rozwiałam Wasze wątpliwości, bo oczywiście w ostatnim czasie pytaliście mnie bardzo intensywnie, jak to będzie wyglądało u mnie, jak będą wyglądały te kuracje, co będę robić na jesień, jak będę wzmacniać mój organizm. No to teraz już wiecie, zdradziłam Wam wszystkie moje sekrety. Czeka mnie jeszcze film na temat mojej pielęgnacji i zabiegów. Obawiam się, że może być bardzo długi, ale będę miała Wam do przekazania też dużo informacji, także spodziewajcie się takiego filmu za jakiś czas. Przypominam, że linki do produktów, o których dzisiaj opowiadałam, znajdziecie w opisie do filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Psiaki, pa!